Cześć wszystkim, z tej strony Kacper Klasiński i zapraszam Was na piąty w tym sezonie odcinek Lwów na salonach. Do omówienia mamy sporo, bo przecież debiut nowego menedżera Manchester United, dwa starcia wielkich europejskich marek, no i wspomnimy oczywiście też o kompromitacji Tottenhamu ze słoweńską murą. A ze mną o tym wszystkim pogadają dzisiaj nasi, już raczej stali bywalcy, Kuba Łuczka. Cześć wszystkim. Oraz Janek Micygiewicz. Cześć, dzień dobry. Panowie... Poza tym, co mówiłem, mieliśmy jeszcze między innymi starcie Leicester City z Legią, a więc z perspektywy polskiego kibica i polskiego sympatyka angielskiego futbolu, interesujących wydarzeń było naprawdę sporo. Było na czym oko zawiesić i generalnie działo się też dużo. Porozmawiamy o kwestiach pozytywnych, o kwestiach negatywnych, ale co wy byście, chłopaki, podkreślili jako wydarzenie numer jeden z tego tygodnia? No myślę, że yy, pogrom Chelsea. W starciu z Juventusem to wydaje mi się, że takie najważniejsze wydarzenie, bo Chelsea zapewniła sobie pod, pod względem, pod tym względem, dosyć duży komfort w grupie, bo zostało im ostatnie spotkanie z Zenitem St. Petersburg, które powinni wygrać, no a także chyba zwycięstwo Manchesteru City bo takie dosyć spokojne, wyważone. drużyna Guardioli zdeklasowała swojego przeciwnika. Myślę, że te dwa wydarzenia tutaj skradły show. Warto również podkreślić, że aż sześć y, zwycięstw angielskich ekip oglądaliśmy w tym tygodniu na siedem na możliwych. Nakon skompromitował się tylko, tylko sam Tottenham. No Kuba już powiedział chyba wszystko, co, y, co się wydarzyło przez te trzy dni. Jako pierwszy wymienił zwycięstwo Chelsea dla mnie y, to City y, skradło show w tym tygodniu, no też pod takim względem, że, że jednak y, zwycięstwo z Chelsea z Juventusem y, Spodziewałem się zdecydowanie, a, a w przypadku tego Manchester City aż taki pewien nie byłem, ale naprawdę z kapitalnej strony pokazali się podopieczni Pepa Guardioli. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że już wszystkie cztery zespoły angielskie występujące w Lidze Mistrzów mają bilet do następnej fazy rozgrywek, a Liverpool i Manchester United mają wręcz nawet pewne pierwsze miejsca w swoich grupach, co oczywiście stawia je w w teorii, w korzystnej sytuacji, przy losowaniu rywalizacji w jednej ósmej finału. A teraz już powoli przechodząc konkretnie do poszczególnych spotkań, na, na tapet bierzemy pierwsze spotkanie, yy, w którym będzie Villarreal-Manchester United. W Hiszpanii no nie oglądaliśmy genialnych zawodów, to raczej jest chyba. I generalnie o tym mówimy: już taka reguła przy okazji Manchester United w tych rozgrywkach. Czerwone Diabły znowu z ciężarami, aczkolwiek z nowym menedżerem na ławce, więc menedżerem oczywiście tymczasowym, to też warto wspomnieć, bo Michaela Carricka raczej długo oglądać nie będziemy. Już moi drodzy. Może nawet do momentu, kiedy ukaże się ten odcinek, informacja będzie już potwierdzona oficjalnie przez klub, że stery w czerwonej części Manchesteru ma przejąć Ralf Rangnick, a aczkolwiek to się jeszcze okaże, czy to wszystko stanie dopięte, przynajmniej z naszej perspektywy, oczywiście. No ale na razie możemy sobie, sobie porozmawiać o Michaelu Kariku i o tym, że w swoim debiucie udało mu się przełamać słabą pasę, udało się wygrać 2 do 0, udało się zachować czyste konto, co też nie jest regułą. No i cóż, Manchester United, Liga Mistrzów, to oczywiście. Na pierwszy plan wysuwa się Cristiano Ronaldo i to jego bramka pozwoliła ekipie z Old Trafford w cóż wejść na właściwe tory w tym spotkaniu, bo wcześniej tak naprawdę ratował ich kilkukrotnie David De Gea. Jak ty, Kuba, widzisz ten pierwszy mecz ery post-Solskierowskiej? Czy napawa cię to jakimś optymizmem, czy po prostu, no cóż, nie ma co wyciągać głębszych wniosków i po prostu lecimy dalej, zobaczymy jak to się wszystko ustabilizuje? Myślę, że warto... Podkreślić jednak wagę tego zwycięstwa, bo, no, ono nie przyszło łatwo. No, ale jest to zdecydowanie ważna wygrana, gdyż nadaje pierwsze miejsce w grupie dzięki wynikowi sensacyjnemu w Bernie pomiędzy Young Boys a Atalantą. No, daje to oczywiście szansę na to korzystniejsze rozstawienie w jednej 8 finału. I się z ciekawe, podał rano informację, że kością niezgody między Solskjerem a zarządem klubu była kwestia sztabu szkoleniowego Norwega. Zawodnikom miały się nie podobać metody, ponoć staromodne, a także ćwiczenia wprowadzane przez Kerika, Filane i McMenna, i swoje uwagi zgłaszali do kierownictwa klubu. Co zrobiło kierownictwo klubu? Postanowiło zwolnić Norwega, przy czym zatrzymało sztab szkoleniowy na najbliższy tydzień. No, strasznie dziwna decyzja, ale no, Trzeba sobie powiedzieć, że się obronił, Bo Bokerik, no, dosyć kompaktowo ustawił tam drużynę, było parę zmian. Wyszli Tellerz, wyszedł Dony Van de Beek, tak oczekiwany, myślę, przynajmniej przeze mnie, ale też wydaje mi się, po, przez wielu kibiców, po świetnym występie na Vickers Road. No, na dziewiący wyszedł Antony Martial, choć on potem szybko się zamienił pozycją z Cristiano Ronaldo. No, a także wyszedł Fred. No, Manchester United zaczął to spotkanie dosyć agresywnie pressingiem. Szybko odebierało piłkę, ustawiło się tak na połowie przeciwnika, z czego od razu tam była taka sytuacja, gdy Telesz chyba dośrodkował w pole i ma kto Natomiast Natomiast po 5-6 minutach to wszystko prysło jak bańka medlana bo Villarreal yy, zaczął dłużej utrzymać się przy piłce, zaczął yy, bez problemu wychodzić wyższym pressingiem, kilkoma podaniami sobie rozrywał po defensive United, tworzył kolejne sytuacje, yy, no ale na szczęście na posterunku stał Dawid Dega. Który no, wybronił takie kluczowe sytuacje Trzymanu Trigorosa W pierwszej i drugiej połowie A także w pierwszej połowie Takie strzał e, mojego Meza Obrona trochę e, trzymała United przy życiu Niezły mecz rozegrał Victor Lindelof Który tam sporo czyścił e, No a po pierwszej połowie Tak naprawdę można było powiedzieć sobie Że, że, że Manchester przetrwał Natomiast w drugiej no, Kluczowe okazały się zmiany Kerrika. I tu trzeba sobie powiedzieć, że, że no one odmieniły zdecydowanie sytuację na boisku, bo e, zmiana przede wszystkim Bruno Fernandesza e, to był klucz do zwycięstwa na El Madrigal. Um, United do 60 minuty wyglądało trochę jak drużyna, której brakuje takiego najlepszego zawodnika, takiego kreatora gry, takiego e, motorniczego wręcz zespołu. E, zaraz po wejściu e, właśnie wspomnianego Bruno i, i Markusa e, no zaczęło trochę. E, bardziej być kreatywniejsze, szybciej zaczęły wymieniać podania, przedostawać się na połowę przeciwnika. W końcu przyszły te pierwsze okazje, bo tam Jaden Sancho miał sytuację sam na sam z Rulim. No, ale też w końcu przyszły bramki, bo wyższy pressing na kapu ze strony Freda okazał się kluczowy dzięki czemu sytuację miał Cristiano Ronaldo, no potem oczywiście były kolejne, CR7, Rashford, był też dobry wolej, Fernandesza, no ostatecznie ten mecz udało się spokojnie dowieźć, no tam jeszcze Jadon Sancho doszło do przełamania, w końcu agenta 007 na stadionie i myślę, że to takie zwycięstwo może nie w najładniejszym stylu, natomiast kluczowe i trzeba powiedzieć, że, że no Kirk wykonał swoje zadanie w 100%. Mówiłeś, Kuba, o tych zmianach dokonanych przez Kerika. Tutaj o zmianach i w podstawowym składzie, i w kontekście tych roszad przeprowadzanych w trakcie spotkania, które ostatecznie okazały się kluczowe. I ja tak sobie myślę, że właśnie Karik wysłał pozytywny sygnał swoimi decyzjami personalnymi. Posadzeniem fatalnego ostatnio Luka Szoła, posadzeniem no mimo wszystko będącego pod formą Bruno Fernandesza i wrzuceniem Aleksa Teresza i Van de Wandebeka w ich miejsce. Mam wrażenie, że to jest sygnał pozytywny pod tym względem, że on w tym momencie pokazał, że decydować przynajmniej w teorii, będzie chyba dyspozycja sportowa, a nie waga nazwiska. Mam podobno tam też zawodnicy, niektórzy też byli niezadowoleni z tego, jak kolega Nasolskiego traktowało pewne takie, no nazwijmy to roboczo święte, krowy w kadrze, które po prostu na... pewni piłkarze mieli pewne miejsce w jedenastej, niezależnie od tego, co pokazali. I Janek jako kibic Manchesteru City mam wrażenie, że może mieć ciekawe spojrzenie na tą sytuację, no bo tam Pep Guardiola to rządzi właśnie się raczej zasadą, jesteś dobry, to grasz, jesteś pod formą, to żegnamy nawet czasem na, nawet na na ponad miesiąc podstawowego składu. Czy twoim zdaniem właśnie tego potrzeba Manchesteru United, żeby się podnieść po tym słabym okresie, nawet pod wodzą nowego menedżera? Na pewno często jest tak, że gdy zwalniany jest trener po serii słabszych wyników, to przychodzi ten legendarny efekt nowej miotły i, i może o ile w przypadku United nie jest to aż na taką skalę, bo no bo jednak United nie zagrało nagle fenomenalnego meczu, natomiast wygrało i tak jak mówisz, te, te zmiany myślę, że, że dały jakiś pozytywny sygnał. Naprawdę zobaczyliśmy kilku zawodników, którzy za Leguna grali bardzo mało. Mieliśmy parę przełamań, tak jak chociażby Jadon Sancho, który wreszcie strzelił gola, jak, jak Fred, który zagrał. Bardzo dobry mecz. Także warto podkreślić, że United wreszcie zachowało czyste konto, no bo to się im zdarzyło pierwszy raz w tej edycji Ligi Mistrzów i, i Dawid Decha po raz kolejny też potwierdził tą swoją dobrą formę w ostatnim czasie. Ale myślę, że generalnie takie, takie czyste konto może dać sporo pewności siebie całej tej defensywie, która, która w ostatnim czasie była naprawdę w gruzach. Więc tak, myślę, że, że taki sygnał wysłany ze strony Michaela Carrika to, to można naprawdę pozytywnie podziałać na drużynę i. Zobaczymy, co się stanie w niedzielę w meczu z Chelsea, czy, czy pójdą za ciosem, czy jednak to, to będą za wysokie progi. Ale, ale generalnie myślę, że zdecydowanie były to dobre decyzje personalne Kalika. United, jak już wspominaliśmy, zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Jest to sytuacja już dopięta, na pewno wyjdą z tej pozycji. Tak jak już wspominałem, wchodząc tutaj w temat tego spotkania, praktycznie po żadnym meczu nie chwaliliśmy Czerwonych Diabłów za ich grę. I zastanawiam się, panowie, czy to jest bardziej kwestia tego, bo oczywiście wiemy, że właśnie to wygrywanie tych brzydkich, trudnych meczów jest czymś, co charakteryzuje te naprawdę najlepsze zespoły i tym, co odróżnia mężczyzn od chłopców w futbolu. Ale czy, czy to jest w tym momencie teraz to, że United po takiej słabej grze wyszło, wychodzi z grupy z pierwszego miejsca? To jest powód do pozytywnego myślenia? Czy może. Kuba z twojej strony bardziej byś powiedział, że to jest kwestia tego, że po prostu no rywale w tej grupie to był chyba troszkę nawet na papierze w teorii taki poziom bardziej Ligi Europy niż Ligi Mistrzów i United też miało trochę farta z losowaniem. Miało farta, ale. No myślę, że ta wygrana może wlać trochę, trochę takiej nadziei nowego spojrzenia na, na zespół. No Kryk na konferencji prasowej po meczu powiedział, że no kiedy osiągasz wyniki, które United osiągało w ostatnim okresie i przychodzi przez to, przez co przeszli, zwolnienie menadżera, ta seria kompromitujących wyników, yy, duży kryzys, yy, no tylko głupi mógłby sądzić, że możesz tu przyjechać, wybrać skład i grać płynny futbol. Manchester wykonał dobry krok do przodu. I przede wszystkim to zwycięstwo w grupie daje swobodę prawdopodobnie Ragnikowi na przeprowadzenie tak naprawdę takiego sparingu, takiego pokazania się innym zawodnikom w tym ostatnim meczu z Young Boys. No dostaje taką darmową szansę, bo to będzie mecz, w którym już nikt nie będzie patrzył na to, jaki będzie końcowy wynik. Oczywiście będzie trzeba wygrać. Czy też ta wygrana będzie oczekiwana, bo ten mecz jest rozgrywany na Old Trafford, ale no dostaje taką szansę na przetestowanie kadry w środku sezonu, co myślę, że tutaj może być dosyć istotną sprawą. No ja bym chciał jeszcze podkreślić, tak jak Janek mówił, Freda w tym spotkaniu, bo no wiele razy mogliśmy narzekać na postawę Brazylijczyka w tym sezonie, no ale ten występ na w Hiszpanii no wydaje mi się, że, że to może być kto wie, może w końcu jakiś przełom. Miał udział przy dwóch bramkach, dosyć znaczący, bo był ten pressing na kapu, był też odbiór w środku pola przy drugiej bramce, z czego poszło kontra. No mam nadzieję, że no w końcu gdzieś tam Brazylijczyk wystrzeli. W przeciwieństwie do United, z pierwszego, pierwszego miejsca w grupie pewna jeszcze nie jest Chelsea. Londyńczycy, no trzeba powiedzieć, że pokazali mu skoły, bo rozjechanie Juventusu 4 do 0 zawsze robi wrażenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę Pierwsze starcie tych zespołów, po którym troszkę sobie dywagowaliśmy, troszkę sobie się zastanawialiśmy, czy Chelsea Tomasa Tuchela po transferze Romelu Lukaku, transferze za przecież ogromne pieniądze, bo przypomnijmy, że to jest ponad 100 baniek wydanych na Belga, tak naprawdę trochę nie strzeliła sobie w stopę i nie stała się zbyt jednowymiarowa. No i co się okazuje? Przychodzi rewanż z, yy, z ekipą z Turynu. Romelu Lukaku nie ma, bo cały czas leczy uraz. A. Anglicy po prostu totalnie rozjeżdżają przeciwnika. Jeszcze raz powtórzę, 4 do 0 z Juve, to jest świetny wynik. Co, tam, co u was zrobiło największe wrażenie, bo mam wrażenie, że zrobić mogło wszystko, ale co wpadło wam najbardziej w oko przy okazji tego starcia? Ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba podkreślić to, że, że pierwsze trzy gole wszystkie zostały zdobyte przez wychowanków i, i to naprawdę jak Chelsea dosłownie przyjechało się po Juventusie, to było niesamowicie imponujące I, i na przykład to co wyprawia w ostatnich tygodniach generalnie w tym sezonie Rhys James to jest coś fenomenalnego, chłopak jest jest no na ten moment praktycznie no kompletnym wahadłowym, tak? Wiadomo, że jeszcze nie jest aż tak doświadczony jeszcze ma sporo pracy przed sobą, natomiast no i, w, i w obronie naprawdę jest bardzo pewny, i w ofensywie strzela gole, asystuje, emanuje taką pewnością siebie, że, że to jest coś, coś niepojętego naprawdę. I, I cała ta aura, jaka panowała na, na Stanford Beach we wtorkowy wieczór, była wyjątkowa, bo, bo Chelsea naprawdę po raz kolejny potwierdziło, że jest, że jest w mega gazie. I, i nawet taki zespół jak Juventus, który też trzeba przyznać, że, że w tym sezonie no nie, jest, nie jest tą drużyną, którą, której każdy się kiedyś bał. Nawet jak spojrzymy sobie na zestawienie Juventusu, jakim oni wyszli na ten mecz, no to, no to nie budzi to już takiego respektu. Natomiast mimo wszystko to cały czas jest Juventus i, i to jak Chelsea się zaprezentowała na tle tej drużyny, to jest coś bardzo imponującego. No, trzeba przyznać, że Chelsea właściwie od razu narzuciła swoje warunki, bo wykorowali sobie kapitalną sytuację do, do objęcia prowadzenia, ale tam od razu niefortunnie skiksowałbym Chipper. No, tak jak mówisz, no, to było spotkanie e, właściwie, w którym no, Juventus nie miał za bardzo argumentów. No, można powiedzieć, że to była ta jedna sytuacja, kiedy Alvaro Morata przerobował źle wy wychodzącego Mendiego, no ale tam świetnie zachował się tego Silva. No, odrobinę pomógł sędzia przy tej pierwszej bramce e, Trevora Szabolaha, bo no, tam ewidentnie była ręka Antonio Rudigera, no, ale Chelsea była, była zdecydowanie zespołem lepszym, stwarzała sobie mnóstwo sytuacji no mi osobiście, oprócz Risa Jamesa, no, który wydaje mi się, że prowadzi jakiś pojedynek korespondencyjny z Trentem Aleksandrem Arnoldem i Żał Cancelo, no, najlepszego bocznego obrońcy, czy też wahadłowego w całej Premier League, no myślę, że warto podkreślić też postawę Caluma Hudson o bo nosiał spustoszenie w obro między obrońcami Juventusu, mm, robił z przodu ogromną przewagę, miał kilka wybornych sytuacji, no ostatecznie tam trafił do sieci po, po takiej dziwnej akcji, bo tam chyba Ris James z prawej strony dogrywał, Loftus Chick się obrócił tam chyba z trzema obrońcami na plecach i gdzieś tam odegrał do Kaluma Hodsona Odoja fajnie też zagrał właśnie ten wspomniany Loftus cheek bo wniósł dużo energii do środka pola za kontuzjowanego Kantę no Tomek w ostatnim odcinku Lwów podkreślał, że to jest taki zawodnik, który właśnie po wejściu z ławki może gdzieś tam rozszarpać te szyki Juventusu w środku pola, mieli z nim ogromne problemy, bo niby druga linia starej damy, bo zupełnie nie mogę im, jemu odebrać piłki. No, a wracając jeszcze do początku Twojego pytania, Kasper. No Chelsea od straty Romero-Lukaku strzeliła 20 goli w 7 meczach i wszystkie te mecze wygrała. no Konieczność zdobywania bramek została rozdzielona między 11 zawodników pod nieobecność tej belgijskiej bestii. No i świetnie to pokazał wtorkowy mecz. Trevor Szalobach, Chris James, Callum Hudson, no do i na koniec ten nieszczęsny Timo Werner dobił. Włochów, no zresztą Niemiec jest takim amuletem szczęścia, The Blues, w Lidze Mistrzów, bo 14 meczy z jego udziałem, 11 zwycięstw 3 remisy, także no, taki wyrasta nam mały Mr. Champions League Jestem winny małą erratę bo oczywiście Romelu Lukaku nie, już skończył takie to typowo gabinetowe leczenie swojej kontuzji. Już siedział na ławce przy okazji wtorkowego starcia. Co do Rubena loftusa bo tutaj nie padła to tak żadna konkretna uwaga. Jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, co zrobił przy trzeciej bramce, no to nasi drodzy słuchacze, naprawdę zapraszamy do rzucenia okiem, bo to, jak on się tam przebił przez tłok w polu karnym Turyńczyków, to była po prostu no szaleństwo to, co on zrobił. To, że on tam nie, nie stracił piłki to, jak on wypracował gola, to jest naprawdę... Pierwsza klasa, po prostu inaczej tego opisać się nie da. Za to troszkę porozmawialiśmy o ofensywie The Blues, ale ja chciałbym się zwrócić w stronę defensywy, i tu nie chodzi o to, że obrońcy ekipy Tomasa Tuchela strzelają i asystują na potęgę po prostu. Bardziej chciałbym zwrócić uwagę na to, co dzieje się z tyłu, jeżeli chodzi o szczelność ich obrony. Bo Chelsea, wyobraźcie sobie, dopuściła do zaledwie czterech celnych strzałów rywali w pięciu meczach Ligi Mistrzów z Juventusem. Na Stamford Beach, znaczy Juventus na Stamford Beach, oddał tylko jedno uderzenie, które zakłopotało Eduarda Mendiego. Choć tutaj należy jeszcze zwrócić uwagę i przyznać, że ten strzał nie jest liczony w statystykach jako uderzenie celne, aczkolwiek należy go odnotować. Raz Eduard Mendy został pokonany, ale Thiago Silva wybił piłkę z linii, z linii bramkowej takim bardzo bohaterskim flizgiem. Świetna interwencja swoją drogą. Oczywiście trybuny, jak łatwo się domyśleć, nagrodziły to ogromkimi owacjami, bo. No weteran po prostu pokazał, że dalej to ma, że dalej jest w stanie stanowić to takie naprawdę kluczowe ogniwo, być liderem defensywy. Czegoś takiego Thomas Tuchel z pewnością oczekuje od, od właśnie gracza, który ma wnosić mnóstwo doświadczenia. Obrona wygrywa trofea i mam wrażenie, że właśnie... To sprawia, że Chelsea jest tak mocna. Nie to, że oni teraz rozkręcili się w ofensywie, bo wiadomo, to pomaga, ale przede wszystkim to, jak oni potrafią zdystansować przeciwnika, to, jak potrafią spokojnie sobie kontrolować przebieg spotkania, to jest coś, co sprawia, że ja naprawdę widząc Chelsea, widzę ekipę, która w zeszłym sezonie wygrała Ligę Mistrzów i w tym sezonie też będzie poważnym graczem, bo sądzę, że chyba no, możemy to zadeklarować. Jak sądzicie? Na pewno. No, nierozważanie w tym momencie Chelsea wśród kandydatów do zwycięstwa w lidze Mistrzów byłoby. Absolutnie niepoważne, bo myślę, że to jest drużyna na ten moment kompletna. Patrząc, jak, jak oni grają, widzę mistrzów, jak grają w Premier League, to, to tam wszystko jest na swoim miejscu i yy, mówi, że, że to defensywa zdobywa trofea. Okej, okay, to prawda. Yy, jakby ofensywa też, też jest na świetnym poziomie, yy, bo jednak yy, no, to rozkładanie, to strzelanie bramek rozłożyło się na, na wielu zawodników, ale, yy, no, ale masz dużo racji w tym, że rzeczywiście to jest defensywna skała na ten moment i, i naprawdę ten zespół działa jak jedność jeszcze obrońcy za mają Eduarda Mandiego który na ten moment jest, jest chyba najlepszym bramkarzem w Premier League, no, można by tu dyskutować na ten temat ale, ale myślę, że to nie jest nic kontrowersyjnego, żeby taki tytuł dać Galczykowi i, i po prostu jest, jest to niezwykle twarda defensywa i, i naprawdę też Rywalom jest, jest ciężko w jaki sposób ją przebić. To też patrząc na tę ligę mistrzów, to jednak może te, te, ekip, te ekipy, z którymi Chelsea się mierzyła, nie dysponują aż takimi siłami ofensywnymi jak chociażby zespoły z, z czołówki Premier League. No bo też Juventus jest, jest w sporym kryzysie, Zanit i Malmo, no to też nie są takie, takie drużyny, które kojarzymy z jakąś ofensywną grą, więc, więc może tutaj jeszcze nie zostali aż tak mocno sprawdzeni obrońcy Chelsea. ale ale całościowo to, to naprawdę tam, tam wszystko jest na swoim miejscu. No Nie zostali sprawdzeni w Lidze Mistrzów, ale zostali sprawdzeni w Premier League. i tak naprawdę oprócz spotkania z The Citizens ciężko jest się przyczepić do no, postawy obrony Tomasa Tuchela. No, tam świetna jest ta trójka przede wszystkim z tyłu. No teraz zagrał Trevor Szaloba, który zagrał bardzo pewnie, kasował też sporo interwencji. Jest ten doświadczony z Silva, no i jest Antonio Rudiger, który no chyba wyrasta powoli na naj jednego z najlepszych środkowych obrońców w, pre w Premier League. Mało, myślę, że mało kto się spodziewał za kadencji Franka Lamparda, że ten niemiecki Taran zostanie w ogóle wyciągnięty z szafy. Oni świetnie również grają do przodu, bo ta linia defensywna gra, gra bardzo wysoko, Antonio Rudiger czasami zapuszcza się w pole karne rywali, no mając z boku naprawdę świetnych Chilwala, no okej, okay, teraz wypad na, prawdopodobnie wypadnie na dłuższy okres, no ale Risa Jamesa, który jest no, w formie swojego życia, w dodatku masz przed sobą Jorginho i Robbena Loftusa-Chica, czy też Engolo Kanten. No. Świetnie to zostało poukładane przez Tomasa Tuchela, funkcjonuje to jak jeden organizm i naprawdę przyjemnie się patrzy na to jak Chelsea no właściwie kasuje wszystkie zagrożenia, bo w meczu z Juventusem poza tą sytuacją Morata to tak naprawdę moglibyśmy podkreślić tylko jakieś zagrożenie ze strony strzałów Locatellego czy McKenzie, no ale to wszystko były niecelne uderzenia z dystansu, kompletnie nie został przetestowany Mendy w tym meczu. Ta świetnie zorganizowana maszynka Tomasa Tuchela ma dwa, mam wrażenie, absolutnie kluczowe ogniwa i to są oba wahadła. To, jak Niemiec potrafi zmaksymalizować sposób wykorzystania Risa Jamesa i Bena Chilwella, to jest kwestia absolutnie kluczowa dla funkcjonowania jego zespołu. I sądzę, że tutaj kontrowersji nie ma. Ale to spotkanie z Juventusem pomimo świetnego wyniku, przyniosło pewną poważną stratę. Ben Chilwell możliwe, że wypada z gry... Aż do końca sezonu, aktualnie przyszedł pierwsze badania. Rokowania nie są podobno najlepsze, ale możliwe, że uda się uniknąć operacji. To wszystko ma ukazać się dopiero na początku już 2022 roku. Wtedy Ciuλέ ma przejść ponowne badania. Jeżeli konieczna będzie operacja, to sezon jest dla niego skończony. Jeżeli nie, możliwe, że jeszcze w tych rozgrywkach zobaczymy go na boisku. Ale chciałem się Cię jeszcze teraz, Janka, zapytać. Jak wielkim ciosem dla Chelsea jest strata takiego piłkarza? I czy Marcos Alonso, no bo chyba w nim należy upatrywać tego najbardziej naturalnego zmiennika, najbardziej naturalnego zastępstwa dla Anglika, jest w stanie wejść w buty gościa, który w tym sezonie mam wrażenie, że wszedł na poziom, którego chyba jeszcze nie prezentował. Marcos Alonso jest piłkarzem nieśmiertelnym, niezniszczalnym, który z Chelsea miał już kilkukrotnie wylatywać, tak nam się wszystkim wydawało, a jednak cały czas w tym klubie jest i, i co jakiś czas do gry wraca. Natomiast czy będzie w stanie zastąpić Silela na takim poziomie, jaki Anglik prezentował w tym sezonie, to, to mam spore wątpliwości. Bo o ile rzeczywiście Alonso co jakiś czas pokazuje przebłyski tej, tej swojej dawnej może nie świetności, ale, ale bardzo dobrej gry, to jednak no, chyba, chyba to by było, to będzie trochę za dużo dla niego i, i ciekaw jestem, co tutaj wymyśli Tomas Tuchel. Zobaczymy może. Może Niemiec jest takim twórcą, że rzeczywiście e, tak zmotywuje Markosa Alonso i że, że ten nagle stanie się najlepszym lewym wahadłowym na świecie. Natomiast e, raczej myślę, że będzie miała Chelsea pewien problem i, i nie wiem, czy nie będzie próbował e, jakiejś gry z na wahadle, czy, czy jakichś innych jeszcze rozwiązań, bo, bo tutaj rzeczywiście kontuzja Benacigula to będzie spory cios dla tej drużyny. Przesuwamy się dalej do Manchesteru City drugiego z trzech zespołów, które mają pewne pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów. Znaczy drugiego z trzech angielskich oczywiście zespołów, które mają pewne pierwsze miejsce. No i tutaj znowu Janek nam się wysunie na pierwsze miejsce. Tutaj jeżeli mamy mówić, bo oczywiście sympatyk The Citizens, wielki wyznawca filozofii Pepa Guardioli. I mam wrażenie, że wyznawca bardzo usatysfakcjonowany po tym co oglądał w meczu z PSG. Zdecydowanie, bo w tym pierwszym meczu w Paryżu City też dominowało, City też grało to, co chciało grać, natomiast było bardzo nieskuteczne i przez to przegrało. I Guardiola na konferencji prasowej po meczu, kiedy właśnie został uchwalany za to, jak jego drużna świetnie zagrała, to powiedział, że zagraliśmy dokładnie tak samo jak w Paryżu natomiast tym razem oczywiście zgadzał się wynik. Zgadzało się to, że City strzelało gole. Pierwsza połowa to, to była naprawdę ogromna dominacja Manchesteru City, i, i to, że schodziliśmy na przerwę z wynikiem 0 do 0, to, to, był, to było spore szczęście dla drużyny z Paryża, bo tam w kilku sytuacjach byli centymetry od tego, żeby stracić gola. Natomiast no myślę, że, że pod każdym kątem City w tym meczu dominowało i oczywiście, gol strzelony przez Paryż na początku drugiej połowy. Miał ogromne znaczenie, tak? Bo często tak jest, że, że grasz słabo, że grać nie idzie, ale nagle zdobywasz bramkę i, i kompletnie się, się mecz odwraca. Natomiast w tym przypadku City po stracie Gola nadal, nadal dominowało, nadal grało to samo, co w pierwszej połowie i, i to wreszcie przyniosło skutek. Te, obie te akcje, kiedy piłka wpadła do siatki Kellera na Wasa, to, to były naprawdę popisowe akcje, fenomenalne rozegrania, rozklepane do, do ostatniej, ostatniej chwili, kiedy już w idealnej sytuacji byli piłkarze i, i nic tylko, tylko bić brawo piłkarze Manchesteru City, bo, bo pokazali y, po prostu wyższość jako cała drużyna w tym meczu nad y, nad zespołem z Paryża właśnie to co powiedziałeś o tej całej drużynie, to chciałbym podkreślić, bo przynajmniej no, patrząc na ten mecz, widać było jak dobrze zorganizowana, jak przygotowana jak kompaktowo, jako ten jeden taki funkcjonujący organizm, przesuwający się jako jedno ciało po boisku, jest przygotowana drużyna Pepa Guardioli z kolei w PSG, no cóż, wyszła ta mag magiczna, kosmiczna trójka Messi, Mbappe i Neymar. No i oni po prostu w fazie defensywnej jakby się wyłączali. Nie było pressingu, to dawało City mnóstwo miejsca, mnóstwo czasu na to, żeby sobie spokojnie przygotować czy to szybką akcję, czy atak pozycyjny. I no to jest, mam wrażenie, coś, za co, za co PSG boleśnie zapłaciło. Właśnie ten nadmiar... Mam wrażenie nadmiar takich gwiazd na specjalnych prawach w podstawowej jedenastce. Kuba, jakie są twoje spojrzenia na ten temat? Czy da się w ogóle tych piłkarzy pogodzić i jak ty to byś odniósł do tego Manchesteru City? Też drużyny naszpikowanej potężnymi nazwiskami, ale te wszystkie gwiazdy, te wszystkie wielkie postaci są w 100% zdyscyplinowane temu, co narzuci im Guardiola. I to po prostu sprawia, że City to jest taka maszyna. No, patrząc na Manchester City, to właściwie nie dało się odczuć braku kilku podstawowych zawodników. A, a no przecież The Citizens nie wybiegli na boisko o Środowy Wieczór ani Kevin De Bruyne, ani Phil Foden, ani Jack Grelish. No, oczywiście. No, świetnie zagrali tak naprawdę cała, cała, cała podstawowa jedenastka tych, tych zawodników. W ogóle nie było. Nie było różnicy między tym, jak zagrali ci, ci postawowi zmiennicy. Wydaje mi się, że całkiem niezły mecz zagrał Rahim Sterling, który trochę w pierwszej połowie frustrował, bo gdzieś tam kładł się na boisko, wtało się w niepotrzebne dribblingi. No, ale nawet jego Guardiola umiał po przerwie utemperować i no, wyszedł i zrobił różnicę chyba przy pierwszej bramce, z tego co pamiętam. No, Świetnie też dostosował się do, tej, do tego poziomu gry wprowadzony Gabriel Jesus, który też zrobił myślę kluczową różnicę przy obu bramkach. Fajnie wyglądał Riyad Mares, który no, miał więcej strzałów i myślę, że to najbardziej oddaje to jak poukładany jest City w porównaniu do PSG. No miał więcej strzałów i więcej strzałów celnych niż, niż całe Paris Saint-Germain. Maurycy Pochettino jedynym jego planem wydaje się być zagranie piłki do tej e, klasowej trójki z przodu i no, niech się dzieje wola nieba, bo no, okej, okay, była z tego bramka, była z tego niezła sytuacja Neymara, była też sytuacja... E, Kilian Mbappé, no ale ci zawodnicy, jakby, no mają taką klasę, że, że no myślę, że nawet bez szkoleniowca by kilka schematów sobie popracowali na treningach i, i pokazali to w meczu, no. Są to zawodnicy z absolutnie najwyższej półki, natomiast, no, myślę, że ten mecz pokazał, jaka jest różnica między, między, tym, jak świetnie są zorganizowane zespoły, a, no, jak wyglądają te gwiazdeczki. No i tutaj mam taką szpilę właściwie w kierunku właścicieli PSG. Spójrzcie sobie na to, co się dzieje w Londynie, potem spójrzcie na swoją drużynę i odpowiedzcie sobie na pytanie, po co w zeszłym roku zwolniliście Tomasa Duchela, bo naprawdę ta zamiana nie była nikomu do życia potrzebna. Tak jeszcze kończąc ten wątek tego, jak drużny współpracowały jako całość, to, to przytoczę taką statystykę, że mimo, że Manchester City miał 55% posiadania piłki, to w trakcie meczu przebieg 5 km więcej od, od PSG i to myślę, że to jest naprawdę duża różnica biorąc pod uwagę, że, że 10% czasu gry więcej byli przy piłce obywatele też latały po internecie takie screeny, z, stoplatki z, z meczu gdy Manchester City wyprowadzał akcję, a tam trzech, trzech gwiazdorów sobie spacerowało gdzieś pomiędzy stoperami City i, i zupełnie brało, nie brało udziału w grze obronnej, więc no, to jest naprawdę naprawdę coś no, nie do pomyślenia, że, że drużyna na tym poziomie musi bronić w siódemkę w polu. Ja odnoszę wrażenie, że zarządzanie tutaj ekipą, która ma tak potężne postacie i tak wielkie ego w szatni, no a w trzech osobach, bo Mbappe, i Neymar i Messi to są goście, którzy no chyba zdają sobie świadomość, zdają sobie sprawę z tego, jak no na jakich prawach oni mogą tutaj sobie operować w zespole i to są prawa, sądzę, które takim zwykłym śmiertelnikom raczej nigdy nie będą dane. I może to też kosztowało trochę, znaczy spłynęło na to, że również Thomas Tuchel no mimo wszystko nie osiągał chyba wyników, które aż tak bardzo byłyby w stanie satysfakcjonować właścicieli, choć też muszę przyznać, że moim zdaniem jego zwolnienie było, było takie lekko przedwczesne i dosyć takie przesadzone, ale teraz bo chwaliliśmy kompaktowość. No ja tu się wtrącę. Thomas Tuchel był w finale Ligi Mistrzów i zdobył mistrzostwo Francji. Maurice Pochettino odpadł z The Citizens w półfinale i przegrał mistrzostwo na ostatnim finiszu z Lille, także no tutaj taka drobna szpila. Z drugiej strony gonił straty, które też pojawiły się za kadencji Tuchela, ale już będziemy teraz przechodzić tutaj do kolejnego punktu, bo tutaj chciałem Zwrócić uwagę na to, że chwaliliśmy Manchester City jako, jako drużynę, jako zespół, taką kompaktową grupę, ale indywidualności. Kogo wy byście wyróżnili za to spotkanie? Bo nie było De Bruyne, nie było Grillisza, nie było takich, no w teorii na papierze, to powinny być takie dwa motory napędowe środka polo obywatelia. To dalej funkcjonowało fenomenalnie. Może żałował Cancelo przykuł waszą uwagę? Jednego piłka, żebym nie wskazał, ale ale kilka nazwisk to jest przede wszystkim Bernardo Silva, który po raz kolejny zagrał fenomenalne zawody i jest w tym sezonie obok żałokońca najlepszym piłkarzem Manchesteru City. Miał w tym meczu stuprocentową skuteczność podań i, i słusznie został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Yy, Riyad Marez, o którym też już mówiliście, że rzeczywiście był bardzo aktywny i biorąc pod uwagę, że w czterech ostatnich meczach Premier League ani razu nie wyszedł w pierwszym składzie i, i trochę został zepchnięty na margines przez Guardiola widzę, to, to wysłał bardzo mocny sygnał w kierunku trenera, że to miejsce w pierwszym składzie mu się należy. Wyróżniłbym także Aleksandra Zinchenko, dla którego to na pewno nie była łatwa sytuacja, bo ten piłkarz w tym sezonie praktycznie w ogóle nie grał jakieś pojedyncze występy, w pierwszej kolejce ligi mistrzów z Lipskiem, czy, czy też w Pucharze Ligi a wszedł dzisiaj, przepraszam, wszedł w środę do, do środka pola, no zadanie bardzo trudne, bo mierzy się z PSG i, i wiemy, że Zinchenko w City grał praktycznie tylko na lewej obronie, a, a moim zdaniem wyglądał naprawdę bardzo dobrze i, i nie było widać, że... Że to jest piłkarz bez rytmu meczowego, czego można by się trochę spodziewać, i oczywiście zostało zmienione na początku drugiej połowy. Natomiast myślę, że tutaj warto też za, to, za ten występ zdecydowanie pochwalić Ukraińca. Ja bym jeszcze Rodriego tu rzucił, bo wydaje mi się, że on dyktował tempo tych wszystkich akcji. The Citizens gdzieś tam zbierał te takie dłuższe piłki, bo dosyć niechlujnie gra ta trójka środkowych pomocników Herrera, Gay i chyba paradyż tam wyszedł w podstawowym składzie. No sporo zbierał, posłał, posłał też znakomite podanie górą do, do Walkera przy, przy pierwszej bramce i no to jest taki tempomat, jeśli mówimy przy rodzinie w Chelsea. Czasami to wydaje mi się, że, że no Rodri też tutaj spełnia taką rolę. No zresztą też fantastyczna bramka weekend przeciwko Evertonowi. A co do Bernardo Silva, jeszcze Dodałbym, że no tyle plinująca jest jego postawa, że, że właściwie gdziekolwiek Guardiola wystawi, to, to jest fenomenalny. No, grał już jako dziewiątka, gra jako środkowy pomocnik z tej prawej strony, grał jako skrzydłowy i on sobie wszędzie radzi i wszędzie pokazuje odpowiednią jakość. No to myślę pokazuje, jak Guardiola jest w stanie no, odmienić czy też odzyskać ten potencjał ze swoich piłkarzy. W wielkim gazie jest również Liverpool. Derec zagrali. Sporto, wygrali ten mecz 2 do 0 sytuacja już przed spotkaniem była świetna bo już mieli pewne miejsc, pierwsze miejsce w swojej grupie Jurgen Klopp przed spotkaniem zapowiadał nie przed spotkaniem, ale kilka tygodni temu zapowiadał, że nadmierna rotacja nie wchodzi w grę pomimo świetnej sytuacji bo pieniądze, które mogą zarobić za wygranie tego meczu co to jest około 3 milionów funtów to kasa naprawdę istotna, zwłaszcza dla właścicieli klubu, którzy wprowadzają amerykański model zarządzania, którzy uważają, że klub powinien sam na siebie zarobić. Więc każdy mecz, który może przynieść tak pokaźne zyski, jest oczywiście istotny. Niemiec, jak powiedział, tak zrobił. Pojawił się Neko Williams, pojawił się młody Morton, zagrał chociażby takimi minami. Troszkę tutaj delikatnych zmian i oszczędzania najważniejszych ogniw było, ale pojawił się między innymi Mohamed Salah, który strzelił gola, świetnego gola strzelił również Thiago i Liverpool zagrał. No powiedzmy sobie szczerze, zagrał mecz dla siebie o pietruszkę, ale pewna wygrana, solidna gra, kibice zadowoleni, na zero z tyłu. Nie ma się w zasadzie do czego przyczepić, troszkę doświadczenia dla zmienników i okazji do złapania rytmu meczowego. Co wy po tym meczu, tak jak już powiedziałem, meczu o pietruszkę, byście wyciągnęli? Bo mam wrażenie, że nie można dochodzić do jakichś spektakularnych wniosków. Ale no każdy mecz to jest nauka, każdy mecz to jest okazja na sprawdzenie pewnych rozwiązań. No z tą pewną wygraną to bym nie przesadzał, bo tutaj ta pewna wygrana przyszła dopiero w drugiej połowie, kiedy to no fenomenalnym wolejem popisał się po rzucie Rożnym Tiago. Zresztą to już piąty gol z Zapola Karnego w tej edycji Ligi Mistrzów strzelony przez Liverpool. Co ciekawe, każdy przez innego zawodnika, każde trafienie tak naprawdę było przepiękne, jak chociażby to Hendersona na samym początku. No i potem to ten gol Salaha kiedy to po klepsie z Hendersonem zabawił się z zajdu. Sanusim, ogranym jak dziecko i posłał w prawe, piłkę w prawy ruch bramki Diogo Costa, natomiast Porto może sobie pluć w brodę, bo oni tak naprawdę mogli uzyskać bardzo istotne trzy punkty w tej grupie. Mocno w ten mecz weszli. Podopieczni Sergio Con Conceicao no, teraz mieli sporo problemów, przynajmniej na początku z, z dosyć silnym Madeim Teremim były też problemy z szybkimi Luisem Diazem i Otavio. I tam Portugalczycy mieli dosyć dobrą okazję, bo Ot Otavio zmarnował chyba w 10 minucie taką patelnię nie przepraszam, chyba w 20, taką patelnię, że, że no, miał sam na sam wyszli. Y Wyszli z kontrą, z szybką kontrolą, tam poszło podanie z boku, i w ostatniej yy, sekundzie, tak naprawdę, gdzieś tam Kosta z Cimika wy, wypnął go z równowagi, posłał piłkę obok ramki, a potem gdzieś, gdzieś była też sytuacja. Yy, Taramiego, który no, sam na sam sali Salison wycofał piłkę, pole do kolegów, gdzie każdy był pokryty przez odpowiednio przez, przez graczy Liverpoolu. Także no, gdzieś porto było trochę lepsze. No, Liverpool mógł wyjść na prowadzenie ostatecznie w tej pierwszej połowie, gdzieś tam minimalnie brakło sadiomany, żeby uniknąć spalonego. No trochę było problemów na samym początku, natomiast druga już połowa to pod pełną kontrolą podopiecznych Jurgena Klopa, który no wygrał spotkanie, zachował czyste konto, dopisał kolejne punkty, dał odpocząć kilku zawodnikom. Myślę, że to taki idealny wieczór dla, dla niemieckiego szkoleniowca. Ciekawe jest to, że w tej grupie Liverpool ma więcej punktów niż wszystkie pozostałe drużyny razem wzięte. No i rzeczywiście ta, ta dominacja jest. Ogromna. Mówiłeś Kacper o tym, że, że te zwycięstwa to są oczywiście pieniądze dla klubu. Ja myślę też, że taki dobry, dobry PR sobie buduje takimi decyzjami Jurgen Klopp, bo oczywiście, tak czy siak, widzę bardzo globy, Natomiast wystawienie dość mocnego składu. Nie, nie pierwszego, bo tam kilka zmian jednak było. Natomiast była, był to, było to mocne zostawienie z, z Salahem i, i z Mane. I myślę, że to też świadczy o sporym szacunku dla kibiców, którzy stawili się na licznie na, na Enfield i, i zasługiwali na to, żeby, żeby zobaczyć bardzo, bardzo dobry mecz w wykonaniu Liverpoolu i zwycięstwo przede wszystkim, bo to zawsze jest co innego jak grasz przed własną publicznością, chcesz się dobrze pokazać, a, a co innego jak jedziesz na, na wyjazd gdzieś, gdzieś z dala od Anglii. Także ważne zwycięstwo dla Liverpoolu, tak jak Kuba to świetnie opisał, nie aż tak... Pewne, bo rzeczywiście Porto swoje okazje miało, natomiast kolejne trzy punkty i pięć zwycięstw, zero remisów, zero porażek Liverpoolu w tej edycji ligi mistrzów, to jest, to jest naprawdę coś imponującego. Piękną sprawą jest to, że do ostatniej kolejki podchodzimy ze świadomością, że właściwie nie będziemy tam raczej już zawiedzeni, bo już wszystko wiemy, wszystkie nasze, no wszyscy nasi przedstawiciele Premier League są w fazie pucharowej. Naprawdę nie przypominam sobie chyba takiej sytuacji, żeby już po pięciu seriach Gier to było wyjaśnione w ciągu ostatnich lat. Choć mogę się mylić oczywiście. Ale w lidze Europy, i lidze konferencji sytuacja nie wygląda już tak świetnie. Trzy zespoły tam mamy w tych dwóch niższych, nazwijmy to europejskich dywizjach. Jedyny klub, który już jest, ma ustabilizowaną sytuację, to jest West Ham. Młoty, kolejne pewne zwycięstwo. Wygrana 2 do 0. Chciałoby się o tym mówić więcej, ale. Przepraszamy bardzo kibiców West Hamu, były zdecydowanie ciekawsze wydarzenia w tej kolejce i sądzę, że naprawdę będziemy się rozwodzić, a raczej jeżeli jesteś sympatykiem Młotów to się nie obrazisz, że pogadamy sobie o tym, co odwalił Tottenham, bo to jest coś na czym naprawdę warto się skupić. Niemniej ogromne brawa dla tego, co pokazuje za to, co pokazuje ekipa Davida Moisa w Europejskich Pucharach. Praktycznie no, grupa wygrana jest super. Przed sezonem, będziemy to, będę to powtarzał dalej, stwierdziłem, że West Ham to będzie ekipa, która w Lidze Europy zajdzie dalej niż Leicester i będzie naj, najpoważniejszym angielskim graczem w tych rozgrywkach. Podtrzymuję to zdanie, wszystko się potwierdza, a drugi zespół, Leicester, mierzył się z przedstawicielem naszej ekstraklasy, z zespołem ze strefy spadkowej naszej ekstraklasy, wręcz z Legią Warszawa, która uległa na King Power Stadium 1-3. Generalnie, no cóż, no, widać różnicę klas, widać, że mimo wszystko Anglicy to jest zespół zdecydowanie lepszy i wyciągnęli lekcję po spotkaniu z Warszawy. Co tam ciekawego wy zauważyliście w tym, w tym pojedynku? Myślę, że patrząc z perspektywy Legii Warszawa, to podchodząc do takiego meczu, wiedząc, że jesteś drużyną, gdzie. No nie ma co się oszukiwać, jakość piłkarska jest niższa od rywala, kiedy grasz na wyjeździe, kiedy dodatkowo jesteś w takim kryzysie, w jakim jest legia, no to żeby chociaż spróbować powalczyć o zwycięstwo, no to musisz na przykład wyróżnić się świetną organizacją gry, albo wyróżnić się tym, że, że wszyscy gryzą trawę i, i grają na niesamowitym zaangażowaniu i, i po prostu aż, aż kipi z nich energia, albo Albo muszą jakieś indywidualności się wyróżnić. Natomiast w Legii w tym meczu nie było absolutnie nic, co mogłoby przeważyć e, korzyść na, na ich stronę. I, i Lester e, no po prostu nie miał praktycznie żadnych problemów, e, aby w tym meczu wygrać. E, może ten, ten gol dla Legii jakoś mógł jeszcze coś odmienić, ale, ale myślę, że absolutnie nie przejęli się nim piłkarze Brendana Rodgersa, bo, e, bo też widzieli chyba od początku, że, że rywal no jednak nie dysponuje aż taką jakością i że to jest y, też inna drużyna niż ta, z którą dwa miesiące temu przegrali w Warszawie i, i wtedy może też ta atmosfera z przy Łazienkowskiej jakoś tak pozytywnie podziałała na piłkarze Legii, ale tutaj, no już tak wspominając chociażby o, o tych bramkach dla Leicester, to drugi gol Madisona, to ile on tam miał y, miejsca, ile miał swobody w polu karnym, jak bierna była postawa piłkarzy Legii Warszawa. W defensywie to, to naprawdę, no James Madison takich sytuacji nie, nie marnuje i myślę, że też grając w Premier League rzadko kiedy ma, ma właśnie aż tyle swobody w, w polu karnym rywala i robi jeden zwód i, i mija nim tak naprawdę trzech rywali i może wpakować piłkę do siatki. No Leicester wygrało trochę na poziomie West Hamu tak dosyć spokojnie, spokojnie dla, dla Lisu ten mecz przebiegł szybkie otwarcie bramki szybkie otwarcie w wyniku za sprawą Patsona Daki który już chyba piątą bramkę strzela w tej edycji Ligi Europy no wydaje mi się, że, że no tutaj no nie było z czego tak naprawdę, bo nie było sytuacji no trochę ten rzut karny, gdzie, gdzie Didi pomógł tym takim nieodpowiedzialnym zachowaniem w polu karnym ale poza tym naprawdę słabo oglądało się legie i no Leicester wygrało zdecydowanie no takim najlepszym podkreśleniem chyba było. Było takie dośrodkowanie z rzutu wolnego Mladenowicza kiedy tu posłał piłkę po prostu chyba w, pi w piąte piętro trybun, kompletnie omijając bramkę. No, nie było z czego po prostu tutaj wycisnąć więcej i wydaje mi się, że 3-1 to i tak dosyć niski wymiar kary w tym spotkaniu. Wygrane West Hamu, wygrana Leicester, wygrane cztery w Lidze Mistrzów. No i teraz przechodzimy do tego ostatniego zespołu, który po prostu... Nie chcę powiedzieć, że nas zawiódł, bo to jest kompromitacja. To, co się stało, to co zrobił, to ten Porażka ze słoweńską murą, z piątym zespołem tamtejszej ekstraklasy. klasy. Chluby to przynieść nie może, i sądzę, że nawet no, nie za bardzo chyba broni ekipy Antonio Conte to, że z czerwoną kartką wyleciał w pierwszej połowie jeszcze Ryan Sessenią, bo w dalszym, w dalszym ciągu ja mam wrażenie, że no, mimo wszystko ekipa aspirująca. Do walki o czołowe pozycje Premier League takiego przeciwnika powinna odprawić z kwitkiem. Przypomnijmy, że mura po pierwszych czterech spotkaniach w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy nie miała na koncie ani jednego punktu. No a cóż, sytuacja wygląda teraz dla Tottenhamu tak, że Witeze gra aktualnie Witeze gra ostatni mecz z murą. Tottenham gra ze stadren. Stadren nie gra o nic, to jest pierwsza sprawa, ale jednocześnie też yy, trudno założyć, że Witeze straci punkty z murą. Jeżeli osiągnie wynik lepszy od Tottenhamu, Bądź wygra, zarówno Tottenham, i Witezę, a Witezę odrobi dwubramkową stratę, to Tottenham wypadnie z Ligi Konferencji Europy, czego chyba nikt z nas by nie mógł założyć przed tymi rozgrywkami. Po tym spotkaniu, no cóż, trudno powiedzieć coś dobrego. Można troszkę sobie się ponigrywać z kogutów i z tego, co z zrobili. Ja chciałem przydać taką fajną statystykę, którą na tweet z Twittera nam podesłał Tomek Peno. To Harry Kane zagrał 23 spotkania w tym sezonie. Strzelał bramki: Murze, Paszosz de Ferreira, Wolves, Newcastle, Węgrom, Andorze, Albanii i San Marino. Co się dzieje z Harrym Kane'em? Uno no Espirito Santo i Antonio Conte. Anglik wygląda na totalnie bez Tak naprawdę ciężko jest to określić. No, chyba już powoli szykuje się do, do wylotu z klubu. No, wydaje mi się, że tutaj Ham przespał okres, kiedy mógł go sprzedać, bo tu ewidentnie już nie ma chemii pomiędzy nim, nie ma resztą zespołu, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że ładną bramkę zdobył przeciwko murze, no, ale powiedzmy sobie szczerze, że no z takim przeciwnikiem to naprawdę no, ciężko jest tutaj no, przy jego klasie nie wcisnąć czegoś, natomiast no wracając jeszcze do samego spotkania, no wydaje się, że to nie kwestia trenera, jest tego, jak traktuje Ligę Konferencji Europy, co mogliśmy trochę zarzucać Nuno Spirito Santo, a chyba jego piłkarzem, bo... No i teraz piłkarzem Antonio Conte, bo no to, jak Tottenham zaprezentował się w Słowenii, to po prostu no ciężko w ogóle nazwać to meczem piłkarskim. Naprawdę była słaba w tym, w tym spotkaniu, stworzyła sobie może z jedną dobrą sytuację, na sam koniec Amadej i Marosza e, nawinął Erikę, e, chyba e, Davinsona Sancheza i wcisnął taką piłkę. On w ogóle najpierw go nawinął, potem strzelił w jego klatkę piersiową, ta piłka się odbiła i wpada do bramki w 94-minucie no, stadion oczywiście eksplodował. Natomiast e, no, mura poza z tym strzałem, to tak naprawdę no, też grała totalny pastisz, i no, bramka Chorwata oczywiście ładna. ED, na, na 1-0, natomiast no, w tym meczu no, nie działo się nic, to taki powiedzmy mecz na poziomie ekstraklasy, a może nawet gorzej. Tak jak Kuba e, zaszł ten wątek, że e, mogliśmy zarzucać no, Spirito Santo, że, że on ten skład na europejskie puchary wystawiał zdecydowanie gorszy i te porażki z Paco de Ferreira, czy e, z Viteze, no, trzeba było też e, brać przez właśnie ten filtr, e, przez fakt, że, że ten skład był zdecydowanie inny niż w Natomiast tutaj no to już wyglądało trochę inaczej. Jak weźmiemy sobie pod uwagę, że Liga Słoweńska jest w rankingu UEFA jeszcze niżej niż Polska, no to to jest przypadek, jakby nie wiem, Tottenham przegrał mecz z Rakowem Częstochowa. No to coś niepojętego, naprawdę. I, i... też pytanie, czy oni na ten moment będą chcieli grać dalej w tej lidze konferencji, bo też... W jakim stopniu wyobrażałbym sobie taką, taką sytuację, że, że na przykład im na rękę byłoby to, żeby już skupić się w 100% na Premier League, a na nie gdzieś tam walczyć, jeździć po, po Europie w widze konferencji. Też jak zajmą drugie miejsce w grupie, to będą mieli jeden mecz więcej niż jakby zajęli pierwsze miejsce, bo zaczną od 1-16 finału fazę pucharową. Także no, sporo pracy przed, przed Antonio Conte, ale to, co się wydarzyło w Słowenii, to, to naprawdę myślę, że jeszcze długo będzie siedzieć w pamięci kibiców Spurs. Myślę, że, że najlepszym podsumowaniem tego spotkania była zmiana Dela Alego, który po prostu jak schodził, to tak powoli, kompletnie się nie przejmując, że, że drużyna przegrywa, że, 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 że są kłopoty. Natomiast on szedł, nic nie pokazał na boisku, zagrał totalny no, parodia, parodia występu, i wydaje mi się, że no, jego postawa to po prostu idealnie obrazuje to, tak jak to nam się zaprezentował w Słowenii. Polscy kibice mają te wszystkie Irtysze, Pawłodar, Lewa Dietalin i Żalgirisy Wilno. Od teraz Anglicy mają swoją murę. I tak możemy chyba to tylko podsumować. Na tym możemy zakończyć nasz odcinek. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby dawać łapki w górę, co nam zawsze pomaga w dotarciu do większej liczby osób. Mamy nadzieję, że wam że się podoba. Zachęcamy do dyskusji, zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach i polemiki z nami oczywiście. I zapraszamy do odsłuchu również naszych innych materiałów. Żegnają się z wami Kacper Klasiński, Jan Micygiewicz oraz Jakub Łuczka. Życzymy wam miłego weekendu.